jedno repozytorium naukowe udostępniło już ponad 3000 publikacji na otwartych licencjach. I to wtedy na tej najbardziej otwartej licencji Creative Commons, czyli uznanie autorstwa. I wtedy wydaje mi się, że trochę inaczej te liczby zaczynają funkcjonować i pokazywać nam zmianę mentalnościową pracowników naukowych. Ale pytałeś mnie o WIPO i ja sobie przygotowałam do naszych test, nie wiem, czy Państwo widzieli te tezy, które myśmy dostali, czyli pytanie, czy w przyszłości należy stosować szerzej licencje, czy też może skupić się na alternatywach takich jak reforma prawa autorskiego i wzmocnienie praw domeny publicznej. Jak każda bibliotekarka, zawsze mam książkę pod pachą, więc przyniosłam książkę profesora Lessiga, ponieważ mam tutaj trzy zaznaczone cytaty, z którymi się Państwem podzielę, choć znacie tę książkę na pamięć niektórzy. Pierwszy to taki, że licencje Creative Commons zapewniają swobody wykraczające poza tradycyjny dozwolony użytek. Drugi to taki, że Creative Commons chce odbudować domenę publiczną w oparciu o dobrowolne działania innych. Trzeci. Projekt ten nie rywalizuje z prawami autorskimi, a wręcz je uzupełnia. Ja myślę, że licencje Creative Commons to jest nie alternatywa, tylko byt paralelny, byt równoległy do dozwolonego użytku, który dla nas, dla instytucji kultury, dla bibliotek, w imieniu których występuje, jednak stanowi najbezpieczniejszy, dozwolony użytek stanowi najbezpieczniejsze ramy do działania i takie daje podstawy do bezpieczeństwa, dobrze skonstruowany dozwolony użytek, podstawy do bezpieczeństwa instytucji kultury. Przenosząc to na dyskusję szerszą niż tylko polska czy europejska, mówiąc o Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, to rzeczywiście w Komitecie do Spraw Praw Autorskich odbywa się dyskusja na temat dozwolonego użytku bibliotek, instytucji edukacyjnych, instytucji naukowych. To jest bardzo długa debata, rzeczywiście dzieje się tam od kilku lat i na razie nie dochodzimy do jakichś konkretnych rozstrzygnięć, ale chcę zwrócić uwagę, że w 2011 roku w zupełnie innym komitecie, Komitecie do Spraw Rozwoju Własności Intelektualnej, prezentowany był raport profesor Dussolier dotyczący domeny publicznej. I tu już pokazuję Państwu pewien rozdźwięk między tym, że Komitet do Spraw Praw Autorskich rzeczywiście realnie tworzy prawo, czyli proponuje traktaty, a Komitet do Spraw Rozwoju Własności Intelektualnej rozmawia o tym, w jakim kierunku być może należy zmierzać. I ten raport o domenie publicznej był prezentowany właśnie tam. Pojawiły się rekomendacje, przede wszystkim rekomendacja, która po tym raporcie, która mówiła o tym, że może należy przyjrzeć się możliwości całkowitego zrzekania się praw autorskich osobistych. Ta dyskusja nie przeniosła się do Komitetu do Spraw Praw Autorskich, żyje sobie odrębnym życiem, rekomendacje nie zostały wprowadzone w życie, więc już widać, jak w ramach jednej instytucji, która zajmuje się światową polityką praw autorskich, o pewne kwestie są omawiane tylko jako teoretyczne, natomiast nie przechodzą do debaty takiej praktycznej. I ta sama organizacja, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, dołączyła przecież do grupy podmiotów, które przyjęły tą międzyinstytucjonalną licencję Creative Commons i rzeczywiście od kilku lat swoje własne publikacje na tej licencji uzupełniane. Widzicie Państwo, jak w jednej instytucji w działaniu licencje Creative Commons są przyjęte, natomiast w takiej debacie politycznej albo już bardzo praktycznej zmiany prawa, one funkcjonują w dwóch różnych miejscach.